Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Dzisiaj bez żadnego tam pajacowania na początku odcinka, bo... ponieważ temat jest bardzo poważny i gdzieś tam też zabolał mnie osobiście jako policjanta. Myślę, że nie można przejść koło tego obojętnie i może jest trochę jeszcze za wcześnie na takie komentowanie, ale są takie sprawy, których zlekceważyć nie można i trzeba o nich mówić od razu, żeby to gdzieś tam nigdy o tym nikt nie zapomniał i żeby to nie przeszło jakimś echem. Zaznaczam, że oczywiście nie jest to żadne stanowisko oficjalne polskiej policji, to co ja teraz będę mówił. Są to tylko jakieś tam moje przemyślenia na temat tego wszystkiego, co się stało. Mianowicie, jak chyba wszyscy wiemy, nie ma chyba jeszcze osoby, która by o tym nie słyszała. Kilka dni temu doszło do czynnej napaści na funkcjonariusza polskiej policji w taki sposób, że pan radny Buzko-Zdroju podczas próby jego obezwładnienia przez funkcjonariusza zadał mu 2 ciosy nożem w plecy. Dla przypomnienia, tutaj macie filmik. To jest radny i taki ważny. No. Ręce do tyłu! No. On jest radny i on jest najważniejszy. Ten biały. Nóż ma z tyłu. Nóż ma z tyłu! Ej! Dziku! Ten też ma nóż. W wyniku ciosów tego napastnika policjantowi nic się poważnego nie stało z tego, co słyszałem. Natomiast trafił do szpitala w celu udzielenia mu jakichś tam czynności ratunkowych. Więc z tego należy się cieszyć, bo to jest najważniejsze. Pan został zatrzymany, został zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. No i tutaj muszę powiedzieć, że prokuratura stanęła na wysokości zadania, ponieważ pan usłyszał zarzuty takie, jakie powinien usłyszeć każdy człowiek, który atakuje drugiego człowieka za pomocą noża w taki sposób, że próbuje wbić jego ostrze w plecy innej osoby. Tutaj już nawet nie chodzi o to, że był to policjant. Natomiast teraz tak, kilka słów na ten temat. Nie będę oceniać tutaj sposobu przeprowadzenia interwencji przez policjanta, bo nie chcę robić tego, co robi połowa internetu, czyli rozbija na atomy, a tak naprawdę nawet się tam nie znajdowało, nie wie jak wygląda interwencja. Standardowa interwencja kręcona jest od jakiegoś tylko ludziom obecnym tam wiadomego momentu. Natomiast jak wygląda sytuacja? Policjant zakłada osobie, wobec której podejmuje interwencję, obchwyt na szyję. Osoba naturalnie się wyrywa, nie jest to nic innego. Nie ma na filmie drugiego policjanta. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Przy czym tłum, który jest tam zgromadzony, w pewnym momencie zaczyna krzyczeć do policjanta, żeby uważał, bo tamta osoba ma nóż. Po czym ta osoba nóż wyciąga z zapaska z tyłu i policjant otrzymuje 2 uderzenia nożem w plecy. Sprawa pierwsza. Słyszałem wiele też jakichś tam głosów w internecie na temat tego, jak to ludzie tam się źle zachowali, że mogli zareagować wcześniej i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę tego oceniać. Jak najbardziej mogli zareagować wcześniej, mogli zareagować później. Nikt nie ma obowiązku tak naprawdę udzielać pomocy funkcjonariuszowi przy podejmowaniu interwencji. Natomiast dobrze, że zainteresowali się tematem. Też polecam taki dokument na temat takiej rozmytej odpowiedzialności, rozmytej moralności przy takich sytuacjach. Sytuacja miała miejsce w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobieta została zabita przez mężczyznę, przez nożownika dosłownie naprzeciwko swojego domu i tak naprawdę było tam chyba 38 świadków, a nikt nie wezwał policji na czas. Także możecie sobie o tym poczytać, bardzo ciekawa rzecz. No ale z drugiej strony trzeba też postawić się w sytuacji tych ludzi, kiedy mężczyzna jest agresywny, mężczyzna ma nóż, ludzie to widzą. Wobec niego interweniuje policjant. Ciężko oczekiwać od ludzi, żeby gdzieś tutaj swoje zdrowie i życie przedkładali nad życie i zdrowie funkcjonariusza, w tym przypadku policjanta. Dobrze, że zareagowali, dobrze, że tam widziałem jeden czy dwóch chłopaków podbiegło i gdzieś ten nóż próbowało z ręki tego napastnika wyciągnąć czy odciągnąć tą rękę. Szapoba. Pamiętajmy o tym, zresztą tak jak Zohan napisał u siebie, jako bardziej doświadczony funkcjonariusz rzeczywiście ode mnie, więc myślę, że ma tutaj większe pole do popisu przy takich wypowiedziach. No, kiedy się dzwoni po policję? Po policję dzwoni się wtedy, kiedy samemu nie potrafimy sobie z czymś poradzić i po to jest policja, żeby przyjechać i to niebezpieczeństwo zażegnać.
więc powstrzymał mi się tutaj do jakiegoś oceniania ludzi, którzy byli tam na miejscu. Sprawa druga. My jako policjanci musimy pamiętać o tym, że nie jeździmy do fajnych rzeczy. Po policję nie dzwoni się wtedy, kiedy jest nam miło. I często mamy do czynienia z osobami agresywnymi i z osobami, które chcą zrobić nam krzywdę. I naprawdę za mundurówkę możemy wyposażyć się jak, no jak ten niedościgniony ideał gdzieś tam z zachodnich policji, o którym cały czas mówimy. Ja rozumiem, że nasza firma powinna nas zaopatrzyć w różne rzeczy, w które do końca nas nie zaopatruje, ale może warto czasami schować dumę do kieszeni i jakiś taki bunt, że a ja się nie będę doposażać, bo i tak nie zarabiam za dużo, a z mundurówki można sobie zafundować parę fajnych rzeczy, ale pomyślmy sobie, o ile bezpieczniejszy byłby ten policjant, gdyby miał na sobie kamizelkę, gdyby miał na sobie jakąś ochronę balistyczną. Pamiętajmy o tym, że możemy z mundurówki kupić wiele rzeczy, możemy zaopatrzyć się we własną balistykę, możemy zaopatrzyć się we własne jakieś środki, które pomogą nam w takiej sytuacji. Nikt z nas nie jest nieśmiertelny, nawet jeżeli ma się na sobie mundur z napisem policja, a w kieszeni ma się blachę. Są tacy ludzie, którzy nic sobie z tego nie robią i to absolutnie nie daje nam nieśmiertelności, a życie mamy tylko jedno. I nawet z narażeniem życia to są bardzo ładne słowa i mam nadzieję, że każdy policjant gdzieś z tyłu głowy ma, że za drugiego człowieka może oddać życie. To nie warto tego życia oddawać w sposób, któremu dałoby się zapobiec, bo stara ratownicza zasada, która ma też zastosowanie w pracy policji, czyli dobry ratownik to żywy ratownik i policjant jest cenny wtedy, kiedy jest żywy. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto wydać 2000 zł na kolejną rzecz do domu, czy może warto zaopatrzyć się w takie środki, które pozwolą nam wrócić potem do tego domu. W sumie tyle. Parę takich słów w miarę na gorąco chciałem wam powiedzieć. Proszę was wszystkich, żebyście uważali na siebie, żeby nie bać się w siebie inwestować, nie patrzeć się na kolegów, czy ktoś tam będzie sobie z was jakieś podśmiechujki robić, że jesteście taktyczne Tomusie, czy coś takiego, bo żadne śmieszki nie są tego warte. Jeżeli tylko macie na to środki, to chodźcie na szkolenia, kupujcie dobry sprzęt, ale przede wszystkim zachowajcie zdrowy rozsądek i pamiętajcie o tym, że życie macie tylko jedno i słabo by było, gdybyście je stracili. Dla rannych policjantów dużo zdrowia, mam nadzieję, że szybko wrócicie do służby i do normalnego życia. Mam nadzieję, że nic tam poważnego się nie stało. Jeżeli chodzi o sprawcę, to mam nadzieję, że poniesie najsurowszą możliwą karę i przez parę lat nie wyjdzie z więzienia. Nie ma przyzwolenia na takie ataki w stosunku do funkcjonariuszy, w ogóle w stosunku do innych ludzi. Trzeba takie rzeczy piętnować i o tym mówić. No i to tyle. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.